Siemanko, życie na hodowcy zdrowia, dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj nagramy odcinek ze prześwietlania jajeczek, więc zaczniemy, to będzie krótki odcinek, bo no tylko będzie prześwietlanie jajek. Tutaj jajka od pani, znaczy no kruka pani doktor. No chyba, że się jakoś znowu rozgadamy, no pierwsze zanurzone, wszelkie tematy. To też, nie wiem czy to widać, ale... Trafmy. Ile jest tutaj u góry? Takie małe. A odcinku nie widać, bo tak patrzę przez telefon, nie widać. Ale to nie widać, bo to są ciemne te jajka, bo brachmy zawsze takie mają jakieś dupowate te jajka. Czy tak słabo widać to zawężenie? To nie wiem, czy jest. Zawsze zostaje tylko. Nie wiem, zobaczę, bo niepewne. Też się niech będzie to jajko. Za dwa dni niech się jeszcze będzie. To widać, że jest, skoro ma taką gównianą tutaj u góry, to... To jest założone. Nie wiem, czy nie są jajka czasem lokowanej, ale nie wiem. To też, aż no to wygląda na umarłe, ale to też czasami tak było, później było normalne, więc zobaczymy. No, mogło umrzeć, ale... Brachmy. Nie widać za bardzo. A chyba to jest. Nie, to jest brudne. Te brachmy jeszcze zostawimy, bo nie wiem. No często. A na pewno jedno na pewno było należone, bo było widać, ale. A tutaj. Jest, bo widać, tak, tylko z gówno akurat nie widać. To chyba nie będzie, bo ogólnie to takie żółte jest. O nie, jest to tutaj. Śmiesznie na góry. Na samym... Nie, ciężko jest widać na te brachy. Jajko zalężenia. Coś jest. To też... To jajko, pani doktor, to muszę... Dobrze było, jakby duże kochinki były. No bo ona duże jajka znosi, więc... To też się możemy... Co tam widać? Myślę, że jak będziecie oglądać na jakiejś tam wyższej jakości, to będziecie dobrze widzieć. To prawie jasne, jajko brachmy to... Znaczy, no jasne. Więc... Jeszcze dwa jajka brachmy, czy trzy, nie są pewne, ale... Chyba dwa nie są pewne, więc... Albo będzie 100%, czyli 14... Nie, 15? Nie, chyba 14 jajek ma. Bo no, nie wiem czy... Policzymy. 15. No to... Albo 15 zalezonych, albo 13. Te dwa jajka się zobaczymy za dwa dni. No tak. Ale jakbym miała 13, to tam będzie około 9... I tak 90% chyba, bo... Akurat w procentach to nie jestem jakiś dobry, czy... Bo ogólnie robię już chyba 100%, ale nie, na razie mamy do 14, ale... Brachmy, łatwiej. No ale z 14 jajek, z 15 jajek, 15 to jest 100%. Mówiłam się jeszcze tej białej, bo wczoraj spotkaliśmy, że było 2 jajka tak samo widać, ale może dzisiaj się zmieniło. No bo dzisiaj siedzi chyba 6 dzień, więc już powinno być, widać by się... Bo nas nie wiem, co w piątku siedzi, od niedzieli chyba w piątku. Bo ona chyba 5, ale nie, 8, a 5 fajnie. Bo ósmy to jest, nie wiem co za dzień, ale to na piątkę. Chyba nie będą zarażone. Bo już raczej po tygodniu byłoby widać. Nie, żeby było. Chociaż zarodek by było widać, no tu już na przykład widać, więc... No to jest tak, już widzicie jak mocno. Wiadomo, że inaczej by było, jakby było na przykład po... Tu by umarło, bo... Inaczej, bo jakby to było prześwietlanie po 3-4 dniach, a po tygodniu to już musi być widać. Jakąś chociaż żółkę czy a to jeszcze mamy kropkę, więc wam też zaraz to udokumentujemy, ale na następnym odcinku. No bo teraz jakoś mamy, teraz jakoś robimy takie krótsze odcinki, ale takie o jednym, nie o, o wszystkim naraz, ale myślę, że nie wiem czy, a czym się, no nie wiem czy one są lepsze takie odcinki, ale po prostu robimy takie osobne. Widzicie, teraz okaczek siamy za procent zależenia.
więc... No to jest na razie nasz... Jest nasz kotnik. No to jest nasz na razie jedyny drób, który nie mamy na nim 100% zanurzenia. No, ale nareszcie mamy... No nie, bo ubrach nas jeszcze nie ma. To chyba... A co zobaczymy po tym. Nie no, niebieskie głosy są, tylko że... No tyle. Jedno umarło, a jedno... No ubrach mamy takie 96. No to nie wiadomo, przecież dzisiaj jest... Czwartek to w sobotę, albo jutro nawet. Nie no i teraz zobaczyć się dzień, więc sobotę. No bo u siebie mamy stołu kuchynów, stołu brachu, powiedzmy tak z 95. Nie, patrzę tam... tak 80, 75. No. No jeszcze mamy tam, teraz już, nie no, no mamy, mamy. Jeszcze mamy u nas przechowali takie trzy jajka kacze, ale raczej więcej, a się jedzie, no może coś tam jeszcze podnoszą, ale... Tu są no te trzy jajka. Tak kiepsko z tymi jajkami od kaczek. Ale to mam się kaczki powinien lęgnąć, brachmy, aż ten nomad korwa jajka miała 9, ale mówię, tak mówiliśmy, że trzy były niezależone i kurwa umarłe. I trzy chyba piły jej kury, więc tak, i miała pięć brachmi, jedno było umarłe, jedno dzisiaj zniosła, więc ma tylko trzy brachmi, dwie kaczki, mam nadzieję, że... Ale ona ma chyba, będzie miała dużo, bo tutaj ta suczka, czyli ta kopinka ma, czyli i z 14 jak ma 9 ten, naziubanych. No, tam tutaj brachmi na nic ma naziubanego, więc a tak mi się wstałem wczoraj, to nie. Były takie komory, tak jakby się miały legnąć za 2-3 dni, nie za jeden, więc to jeszcze może być. Dobra, to my już wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku z nasadzania kwoki, więc cześć.